Dzień dobry Państwu. 30 grudnia, moi drodzy, godzina 15. Mamy 2023 rok jeszcze, do jutra. I jesteśmy w Jastrzębiej Górze, o czym nasi stali widzowie na pewno wiedzą. No i co? Wyszliśmy właśnie z hotelu. Tutaj zaraz zgarniemy z tego miejsca kolejną parę znajomych, przyjaciół. No i idziemy sobie na morze i na spacer do miasta. I będziemy Wam pokazywać, jak to wygląda w Jastrzębiej Górze 30 grudnia o godzinie 15. O. A ludzi rzeczywiście jest sporo, widać ich. Dużo więcej na pewno niż było na przykład w styczniu w zeszłym roku. To był miły gest bardzo. Macie już wszystkie automatowe zabaweczki, dupereleczki. Władzie jest niezadowolony, bo piłeczka nie taka jak chciał. Wypadła z automatu. Pokaż piłkę, Wodek. Nie. I chyba bardziej chyba też by się ucieszyć w zielonej. No pewnie tak. No ale wiesz, na tym polega zabawa z takimi automatami. Nie chciałam tak. No nie chciałeś takiej, ale Wodek tu się nie wybiera. Wiem, chciałeś taką, co się odbija, tak? Nie chciałam taką, tylko że zielona. Aha, no ale nie ma zielonej, no co ci poradzę? Chodźcie. Ale szumi już, słychać. Jak jest pięknie. Ale mogę się z tobą dzielić z tym gniotkiem. Kochana jesteś, ale jak on nie chce, to nie... Okay. Nie, i koniec, no cóż. Ja bym chciała mu brać. Bardzo miło, że tak mówisz. Mogę iść, górko? Możesz iść. I tam sobie zejdziemy na plażę na samym końcu. Możemy, tak. Misiu, idziemy tutaj. Władysław, nie lubię takiej minuty. Nie kocie, bo idziemy klifem. Tędy idziemy, wiesz? Idziemy klifem, a potem sobie zejdziemy na końcu na plażę. Tak jak kiedyś szliśmy. Misiu, nie może być wielu kierowników. Ale ładnie. Widzicie to i słyszycie, jak szumi? Chodźcie. Jest ekipka. Starszaki poszły przodem. Kidoski ze mną. Oj, lubię tu płazić, lubię te miejsca. Lubię wracać tu, gdzie byłem. Jak to tam było w tej piosence? Już? Nie o to chodzi. A o co, kochanie? Tylko to się tak odbija o podłogę i trzeba tak stanąć na tym. Chyba to się nie odbija, wiesz, bo to jest plastikowe i to się obraca tylko tak wokół tej, tego przycisku. Oczywiście. Bądź do chłopaków, Władek, nie trać czasu na jakieś rozkminy o piłce nie taki. Naprawdę, korzystaj. Jesteśmy w super miejscu, masz fajną piłkę, masz ekstra kolegów przy sobie. Nic ci się nie podoba, dobrze. Bywaj tak. To są właśnie... Trudy i znoje, pięciolatka. No nic, życie. Ale cudnie, naprawdę. Jest już dosyć późno w sumie. Myśleliśmy, że wyjdziemy wcześniej, ale jeszcze poszliśmy sobie zjeść. Dzieciaki poszły do rosół. My sobie posiedzieliśmy chwilę, pogadaliśmy. Jedna z, tutaj z par nam towarzyszących poszła sobie też coś zjeść. I tak nam trochę zeszło, to przedpołudnie i to wczesne popołudnie. No ale jest jeszcze jasno i spacer już się zapowiada dobrze. Nie, kochanie, nie chcę się pobawić. Na pewno w Jastrzębiej teraz nie jest pusto i prawdą na pewno jest to, że ciężko byłoby teraz jakiś nocleg znaleźć. Tutaj, no bo widać rzeczywiście, że jest dużo ludzi. Oczywiście to nie jest takie dużo ludzi jak na przykład latem, ale czuć, że jednak trochę ludzi przyjechało nad morze. Na Sylwestra pewnie. Chociaż też widzieliśmy, że dzisiaj sporo ludzi wyjeżdża. Z hotelu przynajmniej. O Boże, ale pięknie. Cudownie. O, tutaj jakaś grupka. Ale szumi. No to jest kojący dźwięk. Chodźcie. Chodź, chodź ty, bo on już poszedł. Chodź. Chodź. Z tej strony. Co tam władziłeś? Co rączkę? No myślę, że to może nie jest jakoś bardzo
No, na pewno nie mam nic mądrego do powiedzenia w tej chwili. Po prostu liczę na to, że będziecie się cieszyć tym dźwiękiem tak samo jak ja. No fajnie. Podoba ci się Władek? To przez tą piłkę? Tak? Nie odpowiem. Nie odpowiesz, okej. No dobra, słuchajcie, tutaj zrobię małe cięcie i wrócimy do was na pewno za chwilę. Tutaj też trochę ludzi. Ale chciałam powiedzieć, że wcale nie jest tak bardzo zimno, jak mogłoby być pewnie o tej porze roku. W takim terminie. Może nie lubisz truskawki? Dzisiaj rozważałyśmy w ogóle, czy zakładać dzieciom takie narciarskie spodnie, ale to byłoby grube przegięcie. Jedynie miałoby to sens wtedy, gdyby miały się tutaj wybiegać po plaży i wysypać piaskiem. Jakbyś chciał. Kochaniutka jesteś, chodź, nie, że on po prostu musi chyba swoje, nie wiem. Ale jakbyś chciał, bo jak tą piłeczkę na zawsze, to mogę ci dać. Przeżywać aż tak bardzo, zaraz mu przejdzie. Tu mam piłeczkę. Tutaj jakaś sesja foto. No idziemy dalej. Chcesz to? No, no, no.